Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w piątek na Ruderce. Standardowy tekst musi być. Jak widzicie, dach jest już prawie że skończony. Brakuje dolnego jednego rzędu. Brakuje deski czołowej. A deska czołowa jest, moi drodzy Państwo, tu. 6 sztuk po 5 metrów. Deski czołowej. Deska będzie zaraz przeze mnie malowana na kolor piękny antracytowy. No i przyjdzie nam deska czołowa, przyjdzie nam pas nadrynnowy, przyjdą rynny i będzie można uznać dach za zakończony, oczywiście bez podbitki. Ale oprócz dachu, no jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, jak widzicie, okna są wstawione. Co prawda jeszcze nie pościągaliśmy tych taśm i to nie wygląda może imponująco, no ale już mamy razwarcze okna wstawione. To będziemy dzisiaj wstawiać. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy Państwo. A co z pogodą? Pogodę mamy piękną, ponoć po południu ma być 30 stopni, ale póki co to fajnie wieje i jest przyjemnie, więc trzeba brać się do pracy. Teraz tak z bliska opowiem Wam, które okno jest od czego. Łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, mały górny pokój. I teraz te dwa okna są takie same i te dwa są takie same. A co tutaj jeszcze nam z boku się dzieje? Tu jeszcze mamy rusztowanie, ale już w sumie niepotrzebne, ale mamy. A nie, potrzebne, co ja opowiadam, przecież jeszcze tutaj pas idzie. Tu mamy nasze wielkie okno, tu mamy ładne słoneczko. No i tutaj zaraz Wam pokażę. A tu Wojtuś, widzę, jedzie na agregacie i otwiera nam ruletkę. Madzia się z Wami wita, a Wojtuś się wita. Jest i Wojtuś, widać go. Jest tylko łobuzia. Jest i łobuz. Tutaj, jak widzicie, mamy wywaloną dziurę trochę. Wstawione mamy nadproża. Dzisiaj będziemy wyciągać to okno i wstawiać może dzisiaj okno do sypialni nowe. Wojtuś się tutaj coś kombinuje, pochyla, cyrkuje. No, tak więc tak. A tutaj jakby niezmiennie labusz jest. Labusz. O, ale jakie śliwki mamy duże, tylko ciekawe, czy nie są robaczywki. Śliwki, robaczywki. O Jezu, to jest twarda. Chodź tu, śliweczko, no. O, jeszcze jesteście twarde. Ale śliweczki, o, zobaczcie, jakie zacne. Pięknie. A co na polu? A na polu taka sytuacja. Mamy daleki horyzont, bo wszystko już jest zebrane, skoszone, tak więc trochę tak się smutno robi, bo było ładnie zielono, ale no teraz wygląda to tak. No to dobra, to plan działania jest taki, że mam sobie zmioteczkę, bo jeszcze trochę szlifowaliśmy te belki wczoraj. One co prawda kupiliśmy wyheblowane, ale chcieliśmy sobie jeszcze coś tam porobić z nimi, więc muszę je wziąć ładnie. Brakuje mi dzisiaj słów. Wyczyścić. No i następnie bierzemy się za malowanie pędzlesą. I zaraz Wam pokażę, czym będziemy malować. Będziemy malować widaronem w kolorze antracyt szary. Zobaczymy, jak nam pójdzie i wtedy będę mogła powiedzieć, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. Dobra, deski sobie porozkładałam pięknie. Tam na rusztowaniu. Coś mam chrypę. Mięta wjedzie przed. No i mamy już wybełtany preparat. Mam nadzieję, że on wyjdzie szary, a nie granatowy. Nie no, raczej szary. Mieszałam, więc wychodzi, że będzie szary. Pokażę Wam, czy rzeczywiście będzie, czy nie będzie. No to za malowanie się biorę. Wojtek muruje cegłę na nadprożu z tatą, tak więc robota idzie.
Dobra, moi mili, to tak. Pierwsza deska jest wymalowana widerunem. Druga deska jest wymalowana drewnochronem. Jak widzicie, różnica jest kolosalna. To nie dość, że kryje grubo taksę, to jeszcze odcień idzie w taki fiolet, granat. A tutaj mamy na świeżo pomalowany, co prawda, ale kryje znacznie lepiej i odcień ma właściwy. Może tak o pokażę, będzie widać różnicę. Tak więc, no, widarą wypadł totalnie źle. Przy nakładaniu też widaron jest taki płynny bardzo, a ten drewnochron, dobrze ją to mówię, tą nazwę? Drewnochron, tak. Jest taki troszkę gęstszy i się naprawdę lepiej tym maluje. No i efekt to jest po prostu... No, tak więc po pomalowaniu pierwszej deski miałam wyprawę do sklepu po coś innego, bo po prostu nie wyobrażam sobie mieć desek w kolorze fioletu, granatu, czy cholera wie czego. Tak więc tak, biorę się dalej za malowanie, bo przez tą moją wyprawę to jestem w ciemnym lesie z pracą. No to tak, deseczki pomalowane z jednej strony na raz. Powiem wam, że jestem mega zadowolona z tego preparatu. To jest impregnat ekstra, powłokotwórczy, z drewnochronu, kolor szary i rzeczywiście jest to kolor szary, nie jest to kolor granatowy, fioletowy czy jeszcze jakiś. Fajnie się maluje, fajnie kryje, bo to jest jakby po razie. Będziemy malować jeszcze raz. No i co? I zostały mi drugie strony do przemalowania. Ten po widaronie pomalowałam bez szlifowania, pomalowałam tym drewnochronem. Powiem wam, wygląda to ok, to jest jakby mokre jeszcze, więc wydaje mi się, że chyba nie będziemy tego szlifować, bo to wygląda dobrze. Najwyżej damy to na rogu, tą deskę czołową, ale no, widać różnicę, ale tamte naprawdę, o, widzę, że gdzieniegdzie, a nie, wpiło tak po prostu. No tak więc efekt jest naprawdę fajny. Polecam wam ten preparat. Się jaram tym impregnatem. Kolor jest mega. Na tej stronie nie przeszlifowanej, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy to oddaję na wideo, ale jest po prostu no rewelacja. Naprawdę. Mega, 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 mega. To wygląda, bardzo mi się podoba. To oczywiście jest mokre jeszcze, ale efekt jest fajny. No i mamy okienka w szczycie wstawione, pięknie. Jeszcze mamy jedno okienko wstawione, zaraz wam pokażę. Już zaczyna nasza ruderka przypominać dom mieszkalny, co mnie bardzo cieszy. I proszę bardzo, jeszcze mamy okno od dolnej sypialni, też wstawione, pięknie z roletą. Oczywiście nam się okna licują, na jednej są wysokości, wszystko pięknie. W ogóle mamy bardzo ładny komin i każdy, kto przyjeżdża, to mówi, że mamy ładny komin. Mamy ładnie obłożony blachą, mi też się bardzo podoba. Dobra była decyzja. No, tak więc okienko jest wstawione. Mogę wam też pokazać, jak ono wygląda od środka. Na razie jeszcze trzeba uważać, jak się idzie. Od środka wygląda to tak.
pomidorczyk mamy. Tutaj mamy teraz taką podmurówkę robioną, bo musimy wyrównać. I następnie przyjdzie parapet. Parapet przyjdzie z drewna odzyskanego na pewno z ruderki. Tak więc tak to wygląda. Wnęka jest niezła, bo tutaj grubość ściany było 55 albo 60. Więc mamy wnękę i tutaj będzie siedzisko w sypialni. No, dzisiaj bierzemy za brudną pracę. Wojtuś biedny działa, a ja będę sprzątała. O, ja pierdzielę. Efekty dymne mamy. Ale się nie martwcie. Ciężkiego dymu na wesele? Nie martw, tak, nie martwcie się, działamy w maseczkach, tak więc. Teraz będzie dopiero jazda. Patrz, jakieś tu gniazdko. Syf straszny. Ojej. Jezu, jaki to jest... Ja nie wiem, jak ludzie mogą sobie zostawiać coś takiego, nie? No, tak więc dymy mamy. Impreza u nas może już być. Dobra, tak, deski zrzucone, wyniesione, a jeszcze tam mi dwie zostały, nie zauważyłam ich. To nie wyniesione, to muszę wynieść. No teraz patrzcie, jaka warstwa tutaj brudu wyleciała. Owies i nie wiem co, pył, cegły, no po prostu jest wszystko. Biorę się jeszcze za te deski, żeby wynieść i wjeżdżamy tutaj z Wojtusiem taczką i trzeba to wywieźć, no i później będziemy zrzucać te deski. No cóż, brudna robota przed nami. O, jest kierowniczka zamieszania, czyli taczka. Dobra, 5 taczek wywiezionych w sumie. Różnicy zbyt dużo nie widać. Jeszcze sporo przed nami. Powiem wam, że kręcenie filmików podczas roboty jest dość uciążliwe. Więc jak ktoś mi pisze, że mogłabym bardziej coś tam, to czasami sobie myślę, mogłabym. O, no ale dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze, bo one naprawdę nagradzają ten nasz trud nagrywania podczas pracy. Dobra, ostatnia taczka jest załadowana, jest względnie posprzątane. To teraz można bałagać, więc Wojtek będzie zrzucał te drewienka. A ja idę malować drugą warstwę. Jesteśmy tu od 8 rano. Dokładnie tam od 7.35, no ale od 8. Jest 7.40. Więc była przerwa na obiad. Zrobimy jakieś 10 godzinę. No, ale to taka mała dygresja. Tylko i wyłącznie dla mnie. Dobrze i biorę się za drugą warstwę, to jest tylnia strona deski czołowej. Ona będzie niewidoczna, ale i tak ją malujemy, żeby ją zaimpregnować. Nie szlifowaliśmy ją, jej, ich są zheblowane, wyheblowane. Więc teraz maluję drugą warstwę i jutro, jak nam wyschnie, obracamy i malujemy przednią stronę deski. Dobra. Do roboty, do roboty. No to tak. Druga strona, tylnia strona desek czołowych wymalowana na gotowo na 2 razy. Wyschnie, jutro obracamy i będziemy malowali przednią stronę. Tak już ładnie, elegancko. Idziemy zobaczyć, jak Wojtkowi się udało zrzucić sufit i bierzemy się za sprzątanie tych desek. Dobrze, idziemy tropem pyłu i kurzu i wchodzimy.
No i mamy oto. Aha, Wojtek wziął się za tą pierwszą część, zaraz wam pokażę. Czyli jest z jednej części i to jeszcze nie do końca jest tyle syfu. Ojej, no to ja się biorę za ten syf, czyli najpierw deski, a później glinę na taczkę i wywozimy, ale wydaje mi się, że dzisiaj to już tylko zrobimy to, co spadło i jutro jeszcze zrobimy te dwie przestrzenie, bo mamy godzinę już po 20, więc robi nam się ciemno, a my prądu nie mamy. No to się biorę. Teraz Wojtuś zwala i pracuje, ja mam chwilę przerwy. Przyszedł kumpel do naszego salonu paletowego. Mruczy. Bolą mnie strasznie nogi, ale jeszcze troszkę roboty przed nami. Co tam, Rudek? Co tam mruczysz tak sobie? No, powiem wam, zachodzące słońce będziemy mieli. Będziemy. Za dokładnie sekundeczkę. Ale widok. No, tak więc dzisiaj mam pełnię szczęścia. Po pierwsze dlatego, że Wojtek po długich poszukiwaniach znalazł i rozpoczął pracę i jest z niej zadowolony, więc to też jest bardzo ważne. Po drugie mamy już dach ku końcowi. Po trzecie mamy piękny zachód, więc trzeba się cieszyć, bo naprawdę jest z czego się cieszyć. I tym optymistycznym akcentem żegnam się serdecznie z wami. Do zobaczenia. Pa!